Siostry i bracia, wraz ze śmiercią Jezusa Słowo Boże znalazło się u kresu i Kościół w milczeniu czekał u grobu. Razem z Maryją, której duszę przeniknął miecz. Cała żyła wiara i cała nadzieja była tylko w Bogu. Dlatego też my dzisiaj, czuwający i modlący się Kościół, mieliśmy czas, żeby wspomnieć długą drogę, jaką przeszedł Bóg. Jaką przeszedł Bóg ze swoim ludem. Od stworzenia poprzez wszystkie etapy historii zbawienia. Wszystko to rozumiemy jako wielki akt łaski. Ta pielgrzymka była nam potrzebna, byśmy dotarli do chwili, nad którą trzeba nam się na moment zatrzymać. W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, usłyszeliśmy, pobiegły kobiety, czy poszły do grobu. Zastały kamień odsunięty i poczuły się bezradne. Pytanie, które otrzymały, jest pytaniem ważnym dla naszej wiary po wszystkie czasy. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Rozpoczyna się uwaga Boga, która jest dla mojej, twojej siostry i bracie wiary bardzo istotna. Przypomnijcie sobie, co Jezus powiedział. Cała historia od tego momentu jest jednym wielkim sygnałem, niezwykłą dla nas lekcją. Słowo Boga, które docierało do nich, nie zdołało tak zapaść w człowieka. Żeby wtedy, kiedy rozpoczyna się historia dramatu, odrzucenia i krzyża, nie zmiotło uczniów z rzeczywistości świata. Zapomnieli o Jego słowie. Piotr zdziwił się tylko. Zostaje Maria Magdalena, pierwsza ważna uczennica, która nie wróciła do domu jak Piotr. Zostaje przy grobie. I czyni to, co przy grobie czyni ktoś, kto kocha. Płyną łzy. Płacze. I objawia się Jezus. Jezus zmartwychwstały. Nie ten sam Jezus, ale nie ten sprzed ukrzyżowania. Nie jest tak samo rozpoznawalny. Maria Magdalena nie rozpoznaje go w pierwszym momencie, ale odsłania pierwszy ważny moment. Jej płacz spowodował, że objawił nam Bóg sposób, w jaki przychodzi do nas. Maria Magdalena płacząc, a jej płacz spowodował, że dotarły do nas słowa Jezusa zmartwychwstałego, łagodne, delikatne, wzruszające. Zmartwychwstały Pan skoncentrował się na twarzy, która jest właściwa ludzkości przez wieki do dzisiaj. Twarze ludzi, którym płyną łzy. Na wojnach, z braku miłości, zdradzonych, sponiewieranych, niewidzialnych w tym świecie. To pierwsze zatrzymanie Pana.
niezwykle ważne, żebyśmy zrozumieli, jak przychodzi. Jezus pytał o przyczynę bólu. Jest tym wszystkim zainteresowany. Jezus to człowiek, który tak szukał człowieka. Syn Boga, który pochylał się bardzo nisko. I teraz dzieje się to samo. Daje nam ważną lekcję. Jak się wczuwamy, kontemplujemy, wsłuchujemy w sceny opisane przez ewangelistów, to zauważymy z łatwością jedną ważną lekcję, jeszcze jedną, kolejną, ale istotną. Niech idą do Galilei. Dlaczego niech idą? Dlaczego musieli pójść, a nie tu? Przestali słyszeć Boże Słowo. Spotkają Jezusa, jak Go posłuchają. Jak pójdą do Galilei, to Go spotkają. Zawierzyć Słowu Jezusa. Cały wielki problem wiary aż do dzisiaj. Zaufać Mu. Kiedy dwóch z nich ucieka, ciągle porażonych wieści chodzą, że żyje, ale to są wieści, które nie zatrzymują ani nie wywołują radości. Więc uciekają. Jezus jest blisko, a oni nie wiedzą. Niemądrzy byli i serca leniwego, bo nie zdołali usłyszeć słów proroctwa. Siostry i bracia, jeden raz Jezus to uczynił. Normalne wydarzenia ludzkie, które się dokonują, przemijają, stają się czymś z wczoraj. Jeden, jedyny raz uczynił coś Bóg na zawsze. Zmartwychwstanie. Otworzyło się coś, co było zamknięte do końca. Zmartwychwstał, jak powiedział, otwierając zamkniętą dotąd przestrzeń historii. I ona już nigdy nie będzie zamknięta. Ale jak do tego zawsze dojść? Jak dojść mam ja, człowiek? Bez wątpienia potrzebni są świadkowie. To bardzo ważne. Wiary nie głosi się, przekazując informacje. Wiary się głosi przez spotkanie. To dlatego Jezus będzie ciągle szukał okazji na spotkanie. Poinformowani apostołowie nie odzyskali radości, ufności, nie uwierzyli, że żyje. Ci, którzy Pana spotkali, zaczynali się radować, cieszyć. To jest dla nas orędzie. Każda i każdy z nas, siostry i bracia, został w tę rzeczywistość Boga wprowadzony przez misterium chrztu. To się dzisiaj cały ten czas pielgrzymi przez Boże Słowo powtarzało. Ciągle słyszeliśmy tak. I uświadomić sobie tylko musimy, że Jezusowi wcale nie chodziło o to, że przez jeden obrzęd stanie się wszystko na zawsze. Chrześcijaninem nikt się nie rodzi. Nawet w świecie chrześcijan i z rodziców chrześcijańskich nie tak się rodzimy do wiary. Wiara jest wydarzeniem spotkania, które przychodzi z zewnątrz. Staje nam na drodze Jezus.
zmartwychwstały. Przychodzący i podnoszący człowieka. Może z tej perspektywy warto jeszcze na moment spojrzeć na spotkanie tego, który już pojawił się dzisiaj, ciągle zdziwiony i nie do końca przekonany, który pełne spotkanie z Jezusem przeżył. On, któremu się przydarzyło coś dramatycznego, zdradzić, zaprzeć się. Zaprzeć się tego, któremu powiedział: życie oddam za ciebie. To nie z człowieka jest moc. I dlatego, kiedy spotka Piotra, zgniecionego własną małością, postawi mu tylko pytanie: kochasz mnie? Kochasz mnie bardziej? Nie wystarczy informacja. Nie wystarczy myśleć. Nie wystarczy przekaz, że stało się. Uczniowie doświadczają tego po Wielkanocy nieustannie. Dlatego mogli zacząć od nowa. Podchodził do nich, mogli go dotykać, każdy w zależności od tego, w jakiej sytuacji ducha był. Był i Piotr, był i Tomasz, i Maria Magdalena, i kobiety, i matka. Gwarantem tego oddziaływania wcale nie były skłonności uczniów, ani ich otwartość, ani ich cechy, tylko On. On zmartwychwstał. Dzisiaj w tę noc trzeba uznać jedno. Kościół, uczniowie Pana, my jesteśmy w czasie po zmartwychwstaniu Pana, po Chrystusie, tak mówimy. I jesteśmy przed Chrystusem. Ja i wy. My. Bo to, co się stało w chrzcie, jest historią zadaną na całe życie. Jest wejściem na szlak pielgrzymi, który będzie trwał do końca chwil. Jesteśmy ciągle przed Chrystusem. To było nauczanie i tęsknota świętego Jana Pawła II. Ukazywać, że czekamy na przychodzącego. Życie z wiary jest ciągle tym. Każde kolejne pokolenie jest nowe. I z jednej strony czerpiemy z przeszłości, ale w najbardziej fundamentalnych sprawach ludzkich każda i każdy z nas musi to przeżyć od nowa. Niepowtarzalnie. W tej relacji bardzo osobistej. I potrzebni nam są świadkowie. Wybrałem na świadectwo jedną rodzinę. Ksiądz się nazywa Guy Gilbert. Jest Francuzem i przez dziesiątki lat wyprowadził z więzień armię przestępców. Uczynił swoją posługą przybliżającą im Boga, uczynił z nich ludzi. Dziwili się ci, którzy już powstali z martwych z Jezusem, że On przez tyle lat wytrzymuje to. Zapytano Go, jak to czynił. Odpowiedział krótko: żyje tak, by było nie do pomyślenia, że Boga nie ma. Żyje tak, żeby nie można było pomyśleć, że Go nie ma. A jego mamę zapytano, jak dzieliła miłość na 8 dzieci. On był jednym z takiej rodziny. Zdziwiona popatrzyła i powiedziała: nic nie dzieliłam. Ja pomnażałam miłość. I może dlatego trzeba jeszcze pozwolić Ojcu Świętemu Benedyktowi
żeby nas przeprowadził w jedno misterium wspólnoty wiary Kościoła. Ewangelia nie jest pisana przez ja, lecz przez my, powiedział papież. Nie modlimy się Ojcze mój, lecz Ojcze nasz. Nie chleba mojego daj mi, lecz chleba naszego powszedniego nam. Nie wybaw mnie od złego, ale wybaw nas. Chrystus żyje w my naszego Kościoła. Nasz czas szybkiego życia nie chwyta tego, co u początku w Ewangelii Jana było pięknie dopowiedziane. W nim było życie, a życie było światłością. Dzisiaj ten znak również w naszej katedrze przecież wybrzmiał. Naszą chorobą jest ślepota. Za dużo jest ludzi niewidzialnych, których się nie widzi. Za dużo jest w naszych społecznościach ludzi ubogich i cierpiących z powodu braku miłości, nad którymi nie widać ludzi, a na widok których żadne spojrzenie się nie zatrzymuje. Iluż tęskni, żeby ktoś wreszcie zobaczył, że jestem. Zmartwychwstały zaczyna od spojrzenia miłości. Na zapłakane twarze. I to jest droga uczniów.